Witam was widzowie w dzisiejszym odcinku z Crusader Kings 3. Gramy Litwą, próbujemy ją odbudować. Mieliśmy ostatnio sporo wojen i próbujemy umieścić na tronie Polski naszego następcę, ale... No będzie to trudne. W ogóle zanim zaczniemy, to zapraszam was na mój kanał i na moje... Teraz na mój kanał? Tak, kanał na Discordzie oczywiście. Oraz do zasubskrybowania oczywiście tego kanału, na którym to oglądacie. Tak samo do zalajkowania i napisania komentarza. Zazwyczaj je czytam. Zazwyczaj. Bo mało ich piszecie. Albo może nie tak powinienem powiedzieć, ale mniejsza. Dobra, bo taki dziwny wstęp jakiś dzisiaj wyszedł, ale no. Ostatnio walczyliśmy tutaj o ten tron. Próbowaliśmy pomóc Polsce. Znaczy Polania. Ale Polskę zdobyli Ślązacy. Ślężan, a nie Piastowie. I tu mnie niepokoi ten fakt. W ogóle Polska walczy z tym. Aha, bo Polska z tymi Wikingami współpracuje i z Anglią walczą, a Anglii pomagają Francuzi. Okej, okay. Dobra. Tylko zerknę, czy się nagrywa wszystko, bo czasami zapinam, że dźwięk się nie nagrywa. Ale no. Więc zacznijmy tutaj Litwę. Znaczy mamy jakąś Litwę niby utworzoną, tylko problem jest z tym, że trzeba ich pokonać. Oni mają z nimi sojusz. To może się dla nas źle skończyć, ale... Możemy zaryzykować. Mieliśmy ostatnio wojny i możemy jeszcze je dokończyć, można tak powiedzieć. Więc zaryzykujmy kolejną wielką wojnę. Powinniśmy sobie dać odpocząć, co prawda. O, jeszcze więcej pieniędzy przyda się na wojnę. Wojmy ich i Polanie. Dobra, mamy oczywiście my. Wiedziałem, że będą mieć wojnę. Dobra, z kim wy macie wojnę w ogóle? Z Kujawią. Dobra. Ty, to sobie by dali radę niby. Albo... Nie no, tutaj trzeba na pewno ten. Musimy na pewno pierw u siebie wojnę skończyć i dopiero wtedy pomóc Polani. Chociaż... Kurczę, no teraz wzięli moment, kiedy ja chciałem wojnę wypowiedzieć. Dobra. Miejmy nadzieję, że w ogóle wyszła aktualizacja nowa i tam mamy pewne... Teraz trzeba ten... Mamy postać tygodnia i na przykład możemy mieć jakiś scenariusz co tydzień nowy. Więc słuchajcie widzowie, trzeba na pewno to... Trzeba będzie na pewno w to zagrać. W sensie zrobić jakiś taki scenariusz. Kurczę, jak się połączą, to będziemy mieć problemy. Ile mam zapasów? Tyle, dobra, ruszcie tutaj. Jak się połączą, to chyba nie damy rady, co nie? Czy damy radę? Chyba damy. Oho, dobra. Dobra, chyba nie damy rady. Nie wycofamy się. Oho! Ej, dobra, ten jest lepszy niż nasz król. Ile mamy w ogóle żołnierzy? Dobra. A mamy jeszcze kompanię najemną. Zapomniałem o niej. Ona gdzie jest aktualnie? Z nami w armii, czy... No, przegraliśmy. Któż by się tego spodziewał? Dobra. Zaraz nasi sojusznicy przypłyną, będziemy mieć wsparcie. Czterech nowych, może lepiej nie. Casus Belli tutaj wezmę, chociaż on już... Kurczę, ale słabych sojuszników mamy. Tutaj chyba dadzą sobie radę Polacy. Ja bym sobie zrekrutował może jakiś nowy oddział. W
sensie nowych tych. O, na przykład ich. U, z toporkiem jakiś. O, złapaliśmy, dobra. Z kim będziemy mieć złą opinię? No, z nim i tak nie mamy dobrą misję. Dobra, przynajmniej... Oho. Kurczę, pod koniec dołączyli i przegraliśmy. Ajajaj, to będzie ciężka bitwa jednak, w sensie ciężka wojna. Jesteśmy na debecie. Dobra. Tutaj Polska z Kujewami sobie chyba daje radę. Dobra, trzeba tutaj przyjść i pomóc. Tutaj nasi sojusznicy, czterech zostało. Nasze umocnienie, dobra. Tu trzeba pójść. Do naszych tych. Aha. Pojedynek. Tak? Czy... O, zyskaliśmy ten. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie. O, wygraliśmy! Pojmaliśmy! Możemy zakończyć wojnę, albo jeszcze jakoś tutaj powyzyskiwać. Co mu jest? Aha! Ty, w ogóle nowe są te. O! Ej, a to akurat fajne, poddawali nowe rzeczy. Dobra. Zdobyliśmy królestwo. Całe. Teraz to poprzydzielajmy naszym ludziom. To jest mój główny syn, który odziedziczy to, co nie? Bo mamy tak, jednego syna i drugiego. To może drugiemu synowi dajmy jakieś ziemię o tutaj. I który tutaj mam? Jeszcze mamy ostatniego syna, to... Nie, no bo ja nie chcę... O, mamy jeszcze tego syna, który jest... Teraz, który jest to w kolejce? O, ten na przykład nie ma żadnej ziemi. To jemu można dać... tę ziemię. Ja mam prawo do tego? A, mogę sobie zrobić prawo do... I wtedy będziemy mogli stworzyć Litwę w sumie. No i dobra, i teraz z tą armią... możemy ruszyć pomóc Polakom. W końcu może się odbiją. Zaraz tutaj przyjdę pomóc. Zobaczmy, czy kogoś jeszcze mamy w lochach, kogo można sprzedać. Czy zaproponować legalne wyjście z więzienia za opłatą. O, plądrują mi ziemię jakieś. Dobra, szybko tylko tutaj wrócę, pokonam ich i ten. Kujawy wygrały, co nie? Nie, Polania. Dobra, nie Kujawy, właśnie... Chciałem powiedzieć, że ten, za ile dni to zdążę tutaj, tu przyjdę za 30 dni, a oni to ograbią wcześniej. Hmm. Ale złapiemy ich jeszcze. Dobra, przynajmniej złapaliśmy tych, którzy chcieli nas okraść. A ten jest kim w sumie? Jakiś żołnierz, który trafił do niewoli. W sumie... Może mu zaproponować, że dołączy do naszej armii? Co i tak można robić. Robiło się nawet. Dobra, mamy taką dużą armię. Ja to oczywiście teraz odwołam. I trzeba z nimi wypowiedzieć wojnę, ale oni mają... A dobra, z nimi to. Dobra, nie to. Mamy większe i możemy zawalczyć o... O ten cały region. Albo o całą koronę. W sumie tak to nasz jest już stary, to on...
No nie łudźmy się, on umrze za niedługo, bo kończy się ten. Bo kończy się ten. Ojeju. No stary, już się zmieni się. To będzie już jego koniec taki. Dobra, my za 9 miesięcy to zdobędziemy, on za tyle. Dobra, to pokonajmy jego armię. Oj, od razu lepiej. Wymieniłem po prostu człowieka na kogoś lepszego. Kogoś pojmaliśmy? Nie. W ogóle jak tam odcinek? Dobra, 11 minut. W ogóle ja myślę też na nową formę w ogóle tych odcinków, żeby to jakoś inaczej i lepiej nagrywać. Ale to... Oho. Kto to jest? Ty pomóżmy może synowi, bo widzę, że on nie daje rady. Przeciwko... Oni to zdobędą za 5 miesięcy, my to za 9. Dobra, trzeba... tysięczną armię tutaj wysłać. Dobra, mamy tutaj kogoś, pojmaliśmy. Będzie można od niego... Dobra, weźmy jakiekolwiek pieniądze. Dobra, i trzeba tą armię pokonać. W ogóle znowu trafił do nas do lochów, nie do więzienia. To jakieś dziecko 9-letnie mamy, bękarta jakiegoś. Okej. Właśnie, jak tutaj to wygląda? Mamy... naszego króla zmieńmy na... albo na przykład jego zmieńmy na tego. Weźmy tu na przykład tego. Tu weźmy na przykład, nie wiem, właśnie tego. A w tej większej armii dajmy tego lepszego. Ten zmarł. Nie, im zmarł, dobra. To się czasami mylę w tych ikonkach. Trzeba zwracać uwagę w ogóle, czy u nas wszyscy żyją i czym się zajmują. Tutaj wszyscy błazna nie mamy, ale to dobra. Mniejsza już z tym. Kurczę, fajnie by było tu w końcu zdobyć ten. Przynajmniej to miasto. Tą taką stolicę ich. Za ile? Bo my zdobędziemy ich za 6, oni... O, za 22. 21, dobra. Żona zmarła. Aha. Możemy się ożenić na nowo z kimś innym. Ale nikt już chyba nie będzie chciał wydać swojej... córki, tam kogoś za mąż. No. Tu już jest ten wiek, że chyba już mu nie wydadzą nikogo dobrego. To weźmy kogoś może mądrego, o. Weźmy ją. Jakaś tam. O, jeszcze zachorował ciężko, dobra. To już będzie jego taki koniec żywota. No, zdobyliśmy jeszcze poziom, no to coś... Może nie to, bo to kawaleria, to marynarka. Tutaj jest... Dobra, to trzeba zrobić. Dobra, za 3 miesiące to zdobędziemy. O, mój sojusznik zmarł. Piast zmarł. O kurczę. Kto jest teraz? To jest mój... grandson. Wnuk. I niby Kujawy to też jest ten. Książę Kujaw to jest ten. Spokrewniony. Dobra, ale i tak to Polania musi wygrać. Polonia, nie Polania. Czy Polania, dobrze mówiłem, nie Polonia.
Dobra, szybko teraz ratujemy stolicę. Tu nie, tu kogoś mamy lepszego? Chyba też nie. Dobra, tu już chyba zamknięcie się w wieży. Dobra, już niech ten prestiż poświęci. Pojmaliśmy kogoś. Tam syna. Nie, to nie był syn. Myślałem, że to był syn jego. Dobra, zdobędziemy to i będzie już koniec wojny. Aha. Spiskują. O kurczę, ile tego pododawali. Dobra. Będzie co tutaj robić w ogóle, widzowie. Oho, dobra. Chłop już się za rok umrze. Jak nic. Możemy dać pieniądze, bo tam przypadną, co nie? Tak. To jest nasz... Nim będziemy grać, co nie? Tak. To mu tam przekażmy... No takie małe datki. Weźmy wszystkie, przekażmy. Tak, wysyłam 5 milionów razy te pieniądze, bo nie wiem, czy on je odziedziczy, czy coś. W razie czego. On chyba je odziedziczy i tak to. Oho, nie mamy już tutaj tego. No, ludzie umierają w ogóle. Trzeba będzie ten. Albo zniknie po prostu ten, bo to były kompanie najemne, co nie? Nowa dynastia, gramy dalej tą dynastią. Oho. Morder. Czemu on chce zamordować? Własnego szpiega chce chyba zamordować. Tak. Ty próbujesz zamordować. Ja cię, przecież tu jest. Dobra, trzeba ją wyrzucić. Kogoś innego dać. Żeby przynajmniej ktoś, kto się zna na tym, tutaj pomógł. Dobra. To w dyplomację ona. Żona czym się umie zajmować? O, spiskami. Dobra, niech będzie. No, bardzo ci nie lubią, zauważyłem. Oj, twój syn jest w więzieniu. U kogo? A, u mnie w więzieniu. Okej. Okay. Warto wiedzieć, że mieliśmy syna. W sensie wnuka w więzieniu. Czyli to ten. A bo to bankart jest. Kurczę, coś tu podwalało. Dobra, ale zakończmy tą wojnę przynajmniej. Co się tu dzieje? Jakiś sekret. Co ty pododawali? Ja tego nawet nie wiem, co mam z tym zrobić. Dobra, zdobyliśmy koronę. Tam weźmy armię, odwołajmy. Teraz ich trzeba będzie pokonać. To nie jest... To jest brat, no właśnie. Dajmy mu trochę pieniędzy, to może on się zgodzi teraz na sojusz czy coś. Ja mam prawo do tej ziemi, do tego ma ten brat. Brakuje mu mi 14, żeby utworzyć Litwę. Czyli widzowie, w kolejnym odcinku, albo może na szybko, a nie, bo oni mają te sojusze. No, my jesteśmy za słabi, trzeba się podnieść, bo tutaj zbyt mocno oberwaliśmy. Dobra. Trzeba tutaj... Nie, kuzynkom. Nie. Z kuzynką tu nie będziemy łączyć się. Nie robimy takich... Ona coś umie w ogóle? Ma jakieś te... Tam ma cechy gigant, ale... Może jest ktoś, kto by miał cechę jakąś taką w naukę czy coś? Zaraz sprawdzimy. O, tu jest, ale nie będzie sojuszy.
O, tu jest bardzo mądra, ale za niedługo będzie miała menopauzę. O, tu jest. No i dobra, czas sojusze. Weźmy ją. Tutaj z hordą złotą. Weźmiemy się, połączymy tutaj jakiś sojusz. Aha, bo on w szpiegostwo poszedł, dlatego on knuje wobec swoich tych. Dobra, weźmy to. A jak zginie, to kto? Jego syn zostanie, a później pewnie ja. Nie chcę zabijać tutaj brata, w sensie, no, bo to tutaj by było problematyczne. Jego... Kurczę, te sojusze mnie tutaj... Kurczę, co tutaj pododawali? Coś nowego. Weź się teraz połap w tym. Ale dobra. To już w następnym odcinku się tym zajmiemy. W następnym odcinku też stworzymy Litwę. Czyli stworzenie Litwy jest o wiele trudniejsze niż stworzenie Polski. Tak wnioskuję przynajmniej z tego. No i cóż. Wojna kolejna, odcinek wojenny. Straciliśmy tereny na rzecz brata, a zostały nam... Zdobyliśmy tereny, które były podczas wojny. W ogóle to jest Kłajpeda, co nie? Gdzieś tu. No gdzieś tutaj, tu jest królewiec, no to. Więc no. W następnym odcinku zajmiemy się utworzeniem Litwy. W końcu się uda. Tam z bratem pogadamy oczywiście, pokojowo. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, połapię się, o co z tym nowym systemem chodzi, bo ja... Czy nie wiem, o co tu chodzi. Tu jest jakiś nowy system tego. Intryg. Będzie trzeba się połapać trochę, więc to na tyle w dzisiejszym odcinku, widzowie. Tu macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.